Kiedy będą randki z Wojtkiem? Czy już nie będzie randek z Wojtkiem? Jestem w związku, no więc się nie zapowiada. Tam jakieś kontrowersje były ze względu na wiek twojej partnerki? Ludzie pisali, że 16, że 17, że 15, jakby, bo ludzie też na młodo wygląda w sumie. Dzisiaj na Prime twoją byłą dziewczynę, Patrycję Izydorczyk. Tak, cały czas coś, wyjazdy, imprezy, wyjścia. Coś się dzieje w Warszawie, cały czas jesteśmy od rodziny. No i teraz troszkę ostatnimi czasami się uspokoiłem, staram się sobie się ustabilizować troszkę, ułożyć sobie wszystko w głowie. Cześć, Aleksander Ptaczak, wraz ze mną Wojciech Gola, witaj. Wojtek. Cześć, jesteśmy po konferencji MOVE. Jak ty się czułeś na tej konferencji? Bo ja miałam wrażenie, że czasami byłeś znudzony albo, nie wiem, zażenowany troszeczkę. Nie, bo było całkiem spoko. No, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo będą wywlekane gdzieś tematy z przeszłości, bo to sytuacje z Arkiem miały już miejsce dosyć dawno. Mhm. Ale gdzieś tam bardzo mocno przeżywał. Mój żart się z chusteczkami się pojawił. To było bardzo luźne takie, mocno wziął do siebie. No, ogólnie konferencja udana i dobrze się bawiłem. Jeżeli chodzi o twoją drużynę, no bo ty jesteś kapitanem, rozumiem, ale będziesz z dziewczynami w drużynie, no to jak będzie wyglądał rozkład sił? Jak ty to planujesz rozłożyć? Jeszcze będziemy to dopiero przekminiali, nie mamy jeszcze taktyki ustalonej, nie mamy jeszcze planu na mecz, ale myślę, że mniej więcej już wiemy, kto ma jakie umiejętności. Ja będę na bramce, wiem mniej więcej, kto w ataku, to na obronie. Także sobie poradzimy, jeżeli chodzi o to rozstawienie. Mamy też treningi, więc już się tam przygotowujemy do tego, żeby to ogarnąć. No, a jeżeli chodzi o samą konfę, no to trochę mi było szkoda, że dziewczyny tak mało miały, tak mało były dopuszczone do słowa, ponieważ no gdzieś tam ja, Bogzel, czy Pawłowski, czy Lexi, no to wiadomo, że jesteśmy już osobami dosyć medialnymi, które często udzielają wypowiedzi, a można było trochę więcej dać dziewczynom się wykazać, czy też drużynie Lekskiej, czy też naszej drużynie, żeby oni sobie między sobą porozmawiali. Może wtedy jakieś nowe, ciekawe tematy by się urodziły. No a my to wiadomo. To zdecydowanie, no bo u was to było tak, że praktycznie tylko gdzieś tam Michał z Lexi cały czas się przepychali, a ty jak oceniasz właśnie z boku tą przepychankę słowną? Czy rozumiesz to, że Lexi nie lubi Michała i dlaczego, no, czy ma powody, czy nie? Tak, no bo jakby gdzieś tam Michał nagrał na nią film, no to żeby go lubiła po czymś takim, no wiesz, jakby ktoś na ciebie film nagrywa w taki sposób, no to siłą rzeczy nie jest swoim, wiesz, no nie da się lubić go. Zbliża się gala, konferencja Fame Friday. Na jaki ty pojedynek czekasz najbardziej? Wiesz co, ogólnie dużo pojedynków jest ciekawych, więc tym razem nie chciałbym wybierać jednego. No i tutaj zobaczymy. No, ostatnia gala bardzo, bardzo mocna. Dużo dobrych pojedynków. Xayo mega dobrze wypadł w swoim pojedynku i to była walka taka z Franiem naprawdę, kurczę. No wygrała ona, jeżeli chodzi o konkurs Betclicka, najbardziej na najlepszą bitkę. I te walki w K1 właśnie w małych rękawicach, tutaj też są takie, tam trzy walki w K1, no to też będzie ta dynamika, będzie fajnie. No walka wieczorowa oczywiście mocna. Bogzel z prezesem, tym razem w K1, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Właśnie jeżeli chodzi o Bogzela, to jego przemiana ogromna. Ty mu pomagałeś też troszeczkę w tym mentalu? Czy... On był mocno zmotywowany, ma dobry sztab, ma dobrych ludzi, także on sobie tutaj poradził z tym świetnie. W końcu się udało, prawda? Trener Szyszka też właśnie, rozmawiałam z nim, był u mnie na wywiadzie i też bardzo chwalił Michała, że początkowo zaczynał od tego, że pierwsza runda, jedną rundę ciężko było, a tutaj 6 rund, teraz ją daje radę. A czy ty sparowałeś właśnie z Michałem? Ostatnio nie, dawno nie. A kiedy ciebie zobaczymy w klatce? Czy w ogóle się... Myślę, że przyszły rok możliwe, że tak już. W przyszłym roku. Muszę trochę ogarnąć, trochę, wiesz, teraz też pracuję nad tym, żeby tak ustabilizować sobie życie, żeby, wiesz, też, wiadomo, Warszawa, przeprowadzka, tutaj wszystko się dzieje. Naprawdę, tak, bo to jest w Poznaniu. Nie jest łatwo, wiesz, tak, kurczę, cały czas coś, wyjazdy, imprezy, wyjścia. No i teraz troszkę ostatnimi czasami się uspokoiłem, staram się sobie się ustabilizować troszkę, ułożyć sobie wszystko w głowie, dużo pracuję, zacząłem też ćwiczyć znowu porządnie, jakoś tak jest lepiej. Jednak to nie dla mnie, bo jak mnie już poniesie, to lecę. Okej, czyli chodzi o imprezy, mówisz? No między innymi, tak, imprezy, wyjścia wszelkiego rodzaju i po prostu, wiesz, cały czas coś się dzieje w Warszawie, cały czas jesteśmy od rodziny. Cały czas jest jakaś impreza, jakiś event, jakieś zaproszenia w środku tygodnia. Naprawdę, jak przez te 33 lata żyłem w Poznaniu tyle, czyli 4,
to tego nie było aż tak. A teraz widzę, że Warszawa, to już wiem, naprawdę zawsze wiedziałem, co znaczy dobrze poimprezować, ale w Warszawie można popłynąć. Trzeba mieć głowę na karku, żeby jednak tak nie było. No, twoje urodziny też były huczne ostatnio, natomiast dobrze mi się to wspominasz. I też właśnie jakbyś mógł podsumować twoje działania z GOATS, bo ty wiem, że chyba byłeś inicjatorem razem z Izakiem początkowo, tak? To miało być Skrzydłowi, tak? Nazwa? Dlaczego taka nazwa właśnie? I potem zmiana nagle? No, Wingman, Skrzydłowi i to takie mocno randkowe, wiesz, to jest pomocnicy, się kojarzy z randkami. Taki miał być format, więc jakby uważasz, że to było spoko. No a teraz są Goatsi, no i dużo mocniejsza ekipa, jeżeli tylko w dwójkę, prawda? Mamy Sylwka, mamy Kacpra, mamy Boxdela, także jest mocno. A kto wpadł na nazwę Goat? Ktoś od Boxdela. Od Boxdela. Albo Ulfie, ktoś od Boxdela, no. A czy, bo miały być randki z Wojtkiem. Kiedy będą randki z Wojtkiem? Czy już nie będzie randek z Wojtkiem? Jestem w związku, no więc się nie zapowiada. Ale mówię, jest mi dobrze, co szczęśliwie, na spokojnie sobie starać teraz żyć, żeby aż tak, wiesz, nie szaleć. No właśnie, jeżeli chodzi o ten twój związek, nie wiem, czy chcesz o tym oczywiście mówić, natomiast gdzieś tam... Sfera prywatna. Ja w ogóle chciałem swoje, w sumie sobie tak pokazujemy nawet troszkę, więc nie można powiedzieć. No właśnie, bo dodałeś zdjęcia chyba. Ale sfera prywatna, ale jest okej. Czyli jesteś zadowolony, szczęśliwy? Tak, jest okej, naprawdę jest zadowolony. Bo gdzieś tam jakieś kontrowersje były ze względu na wiek twojej partnerki, ale to myślę, że... 20 lat ma, no to nie wiem, no prawie 20 lat, tam ludzie pisali, że 16, że, 15, że 17, że 15, jakby, bo ludzie też, no na młodo wygląda w sumie, albo tak na zdjęciach, zobacz jak się umaluje, jak tutaj ten, no, ale ma prawie 20 lat, tak dla wyjaśnienia, bo w sumie tego nigdzie nie, ona też nie ma napisane. No to wy, tutaj Wojtek wam wyjaśnił. Wojtek, jeszcze ostatnia rzecz, bo teraz właśnie ogłosili dzisiaj na Prime twoją byłą dziewczynę, Patrycję Izydorczyk. Widziałem. Ty się spodziewałeś tego w ogóle? Nie, ale super, że trzymam kciuki mocno, życzę powodzenia. Zajebiście w ogóle, wiesz, że wyjdzie do oktagonu. Bardzo się cieszę, bo to jest fajna przygoda, fajna szansa. Może zarobić fajne pieniądze, więc powodzenia, Patrycja, mam nadzieję, że wygrasz. Dzięki bardzo, Wojtek, za rozmowę. Dzięki, i wielkie. Powodzonka. We'll be right back.